Uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Stanisława Legowicza, ojca księdza prałata Andrzeja Legowicza w katedrze lwowskiej. 25 maja w lwowskiej bazylice metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Stanisława Legowicza, ojca księdza prałata Andrzeja Legowicza, osobistego sekretarza metropolity lwowskiego i ekonoma archidiecezji lwowskiej. Mszy świętej przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki razem z biskupami pomocniczymi Edwardem Kawą i Leonem Małym oraz biskupem pomocniczym diecezji kamienicko-podolskiej Radosławem Zmitrowiczem i biskupem pomocniczym diecezji charkowsko-zaporowskiej Janem Sobilo. Za ołtarzem współkoncelebrowali mszę świętą ksiądz Andrzej Legowicz oraz liczni księża archidiecezji lwowskiej, którzy przybyli, aby złożyć hołd ojcu i ich brata w kapłaństwie. W swojej homilii metropolita lwowski podkreślił, że dziś jest czas na spłacenie modlitewnego długu świętej pamięci Stanisława, który z różańcem w ręku modlił się za całą archidiecezję lwowską, za biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, za rodziny, młodzież i dzieci, w wyniku czego owocem jego życia blisko Boga stało się powołanie jego syna Andrzeja i reszty dzieci, które zachowały wiarę, zdobyły wykształcenie, założyły rodziny i opiekują się swoimi dziećmi, tak jak opiekowali się nimi ich mama i tata. Po mszy świętej słowo do wszystkich obecnych skierował syn zmarłego ksiądz Andrzej Legowicz, aby podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli i wspierali jego rodzinę w trudnych latach choroby ojca, wszystkim, którzy przybyli dzisiaj, aby złożyć ostatnie wyrazy szacunku i wesprzeć rodzinę w czasie żałoby. A swemu ojcu ksiądz Andrzej dziękował za dar życia i wzór do naśladowania oraz za błogosławieństwo w wyborze drogi życiowej swoich dzieci, za codzienną modlitwę za nie, za to, że w trudnych chwilach prześladowań za wiarę podjął odważną i odpowiedzialną decyzję, aby mimo prześladowań komunistycznego reżimu poprowadzić swoje dzieci do świątyni. Pan Stanisław Legowicz zmarł 23 maja 2023 roku w wieku 77 lat po długiej walce z chorobą. Miejscem spoczynku doczesnych szczątków Stanisława Legowicza, męża Janiny, ojca trójka dzieci i dziadka pięciu wnucząt jest cmentarz Janowski we Lwowie. Życie każdego człowieka, choćby było najbardziej ukryte, ma zawsze jeden decydujący, a wielki swój dzień. Jest to ostatni dzień życia człowieka na ziemi, kiedy to noc zakrywa oczy cielesne, a wieczność otwiera przed człowiekiem swoje podwoje. Jest to dzień, który Kościół nazywa w swoich modlitwach Dies magna et amora valde. Dzień wielki i bardzo gorzki. Gorzki dla rodziny, a wielki dla człowieka czekającego nagrodę, o nagrody. W takim dniu dziś uczestniczymy, żegnając odchodzącego z tego świata tatę kapłana, świętej pamięci Pana Stanisława. Nasza dzisiejsza obecność jest darem wdzięczności, jaki składamy najpierw Bogu, że powołał do życia i obdarzył łaską wiary zmarłego Stanisława. Dziękuję Tobie, Tato, i Tobie, Mamo, za prawie 50 lat wspólnej drogi małżeńskiej, za 50 lat naszej wspólnoty rodzinnej. We wrześniu obchodzilibyśmy Wasz złoty jubileusz małżeński. Będziemy przeżywać go inaczej, ale w dziękczynieniu za wytrwanie w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca, który przyszedł dla taty we wtorek 23 maja, w chwili, gdy zakończyliście z Teresą odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia. Pani za krzyżem do kapłana.